Oto porcja prawdy z 19 kwietnia 2016 roku. Prezydent nie ma wątpliwości, że wybór sędziego Jędrzejewskiego do Trybunału Konstytucyjnego był prawidłowy. Przysięga zostanie przyjęta. Według opozycji Duda się poddał. Wywiesił białą flagę. Nie chce być głową państwa, tylko marionetką Kaczyńskiego. Nie poddają się natomiast Platforma i Nowoczesna, które chcą wyjaśnienia nieprawidłowości. Odbyły się ćwiczenia antyterrorystów. Wyglądały imponująco, ale to nie rozwiązuje problemów z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Kuria upiera się, by odbyły się one w Brzegach. Rząd mówi, że wybór należy do Kurii. Fakty jednak chcą, by zmienić lokalizację, bo to niebezpieczne miejsce. Białostocka Kuria przeprosiła za sobotnią mszę ONR-u w katedrze. ONR nie ma prawa się modlić. Nie ma też prawa maszerować i krzyczeć haseł. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wszczął postępowanie, aby wyjaśnić, jak wyglądał tamten dzień. Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które walczy z faszyzmem, nie ma wątpliwości. Prawo zostało złamane. Nigdy Więcej i politycy chcą delegalizacji ONR-u. W Warszawie odbyły się obchody 73. rocznicy powstania w getcie. Przemówienia prezydenta Dudy i Hanny Gronkiewicz-Waltz to było głośne nie dla antysemityzmu. Nowoczesna nie przyznaje się do błędów w sprawozdaniu z kampanii. Według biegłych rewidentów błędy są. Petru mówi, że to nieprawda, a nawet jakby to była prawda, to go to jeszcze bardziej zdeterminuje. Ale można się też odwołać do Sądu Najwyższego, więc spokojna głowa. Timmermans, wpływowy polityk z Brukseli i wielki przyjaciel Polaków, wybiera się do Polski. Waszczykowski i kancelaria Dudy wczoraj mówili, że go nie zapraszali. Dziś Waszczykowski mówi, że zapraszał, ale ustnie. Politycy opozycji mówią, że to niegrzecznie tak traktować takiego wielkiego przyjaciela jak Timmermans. Nawet Lech Kaczyński go odznaczył. Petro Poroszenko ogłosił, że Sawczenko wróci na Ukrainę. Ponoć jest to już uzgodnione z Putinem. Dalej w faktach o pierwszym na świecie przypadku, kiedy dziecko 2 miesiące przebywało w ciele matki, której funkcje życiowe były podtrzymywane tylko dzięki aparaturze i lekom. Dziecko przyszło na świat zdrowe, we Wrocławiu. Matka nie żyje, miała guza mózgu. 2 auta zderzyły się na obwodnicy Wrocławia, bo jeden wjechał na autostradę pod prąd. 1 kierowca nie żyje, 2 walczy o życie. Na koniec o reporterze, który zobaczył, jak tonie samochód i podpowiedział kierowcy, by zostawił wóz i przypłynął do niego. Oraz o chińskich budowlańcach, którzy pobili się koparkami. To wszystko w faktach. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.